kolejnym odcinku z Nocnego Życia z naszą Zebusią Hot. Jest to już trzeci odcinek. Jeśli nie widzieliście odcinka drugiego, to koniecznie zajrzyjcie do Karli. Na pewno link macie w opisie, nawet na końcu filmu, wszędzie. Wszędzie zostawiam wam linki. Także korzystajcie, obejrzyjcie sobie drugi odcinek, bo drugi odcinek był na jej kanale właśnie. No i tak, zaczynamy sobie. Już tu widzę na wstępie, że Karla się postarała i mamy tutaj fajny pasek aspiracji, bo chyba była randka marzeń, nawet kwiatki były. Przeczytaj to, Zebuśka. W ogóle tak, ważna kwestia. Zapomniałam wyjąć modów z gry. Dlatego nasze ściany wyglądają tak. Ja ich nie zmieniałam, po prostu mi się podmieniło jakby. Bo mam takie pobrane kolory, które mi podmieniają te z gry. I dlatego teraz tak to wygląda. Chyba. Chyba, że to Karla zmieniła, ale wydaje mi się, że jednak... Nie wiem zresztą, a może Karla zmieniła ściany? Teraz to już nie wiem. W każdym razie jakby to nie Karla, to moja wina modów, bo ich nie wyjęłam. Już mi się nie chciało znowu wyłączać gry i tego wyciągać, więc sobie zostawiłam, po prostu nie będę z tego korzystała. Więc no. I widzę, że mamy 16 simulanów, także super, Karla! super, a rachunki nie ma? Nie ma rachunków, dobra. No i tak, też widziałam, że właśnie jest ta randka marzeń z tym oto panem Julianem. A nasz Alfons? Za naszego Alfonsa się już nie bierzemy, bo on ostatnio, jemu się nie podobało i Zebusia się na niego obraziła. Więc wydajemy z nim święty spokój. Czy ten pan nie jest wampirem? Nie, wampir inaczej wyglądał na tym, nie? Pewnie tak. Pracy nie mamy nadal, dobrze. Tutaj punkt kreatywności, tutaj kondycja. Dobra, sobie tak sprawdzam. Co tu się działo? Właśnie widzę randka marzeń. Pocałunek z Julianem. Także tak. No i co? Aha, tutaj jest do Sima Zebusia, który powiedział, że Simowie tak jak my mogą tak cudownie spędzić czas ze sobą. Teraz w tych myślach jesteś tylko ty, chcę wąchać te kwiaty tylko z tobą, Julian, okej. Ale dobra, bo ja myślę, że potrzeba nam trochę kasy. Więc dobra, niech ona zrobi siku. Wiedziałam, że będę ciągle włączać radio. I niech wykopie dół. Chociaż kilka dołów, żeby coś nam wskoczyło tej kasy i będziemy mogli, że tak powiem, dalej się rządzić. Skarbu niestety nie ma, ale mamy punkt sprzątania. Nice. Zobaczmy, ile zarobiliśmy. Tak dużo? Ło, dobra. No dobra, Zebuśka, to posprzątaj. Weź sobie prysznic. No. Trzeba posprzątać ten prysznic też. I myślę, że sobie pojedziemy w miasto. Tak na wieczór pójdziemy może na jakąś randkę. Może tym razem mi się uda, bo ja widzę, że Karli się udała randka, a mi nie. I jest mi smutno teraz. Nie umiem w randki. Kop, kop, Zebuśka i jedziemy w miasto, więc żeby nie przedłużać znowu, to widzę się z wami już na parterii publicznej. Dobrze, kochani, jesteśmy w słynnym bistro lata 90. Stwierdziłam, że Zebusia jest głodna, to wyskoczymy coś zjeść, ale zapomniałam, że ona nie ma telefonu, prawda? Czy jej Karla kupiła telefon? Nope. I chciałam od razu zrobić randkę, wiecie? Jakąś. Ale widzę, że nic z tym nie będzie, bo tutaj nie ma jak. Chyba, że ktoś przyjdzie. Myślicie, że ktoś przyjdzie, ona chce... Idź, ja zrób tego zdjęcia. Tu idzie jakaś pani. Ale z kobietami Zebusi nie wychodzi najlepiej, jak widzieliście na ostatnim odcinku u mnie. W pierwszym sumie. Więc no. Może przyjdzie jakiś sim, którego wyrwiemy sobie. Zrób zdjęcia. O, o, o. Zobaczcie, jest jakiś banyan. Powitajmy go. Nawet, nawet nie najgorszy. I musimy kupić zaraz telefon za dojście. Oż, ona tutaj ma inne pragnienia, ale no trudno. Ja nie mam teraz jak zaprosić ten Wiksimu, poza tym... Chociaż... 50 randek marzeń może mieć z jednym facetem. No dobra, teraz sobie tak wiecie, ona wypróbuje tego. Trzeba korzystać z życia. A potem jak jej kupimy telefon, to będzie łatwiej ich wszystkich zapraszać. No, tam się tak klika.
Jest on piriklanamed. Flapa! Osno! Dobra, bo ja to muszę... Tutaj nie mam czasu na takie... Jak wiecie, ograniczony mamy czas odcinka. Chcemy sobie tutaj nabić troszkę z nim relacji. Chociaż coś mi się zdaje, że my się mu nie podobamy za bardzo. Tak, coś mi się pojawiło nad tą głową. W ogóle to tak. Przyjrzyjmy się, zobaczymy jak on jest, prawda? Bo chcemy, żeby on coś nam zjadł, nie? I od razu rankę marzeń. O ile się uda tym razem. Ja też nie mam szczęścia do tego w tej serii. Źle zaczęło się. Źle się zaczęło bardzo. Boże, on się znowu jej nie podoba. Zebuśka, ty jesteś niepoważna jakaś. To zapytaj, czy on ci się podoba. Patrz, nawet nie możecie się umówić. Znowu, widzicie, jakie ja mam twarz. Się tak nie bawię. Nie będziemy chodzić na randki. Matuazi, wala to du... Fuen di bazie. De kanda! Aha, ona nie pracuje, też musimy do lewo. Taśka wody! No i co ja mam z nimi zrobić? A daj spokój, nie tracimy czasu. Nie, po prostu... To jest jakieś... To jest nie fair! Sama se zje. To jest nie fair. Ja nie mam szczęścia do simów. Albo mnie nie chcą, albo randki mi się nie udają. Wszystkie głupie. Ona łazi i pokazuje, że nikt jej się nie podoba. Co to za simka jest w ogóle? Karla, kogo ty stworzyłaś? To jest jakiś potwór, a nie simk. Nie wiedziałam, czy... O, jakaś pani do mnie podchodzi. Ale nie, ja już nie. Bardzo proszę mi dać krewetki z kokonat. Poproszę krewetki. Raz. Bo nie mam czasu. Zaraz idziemy w inne miejsce, bo mam jeszcze jeden plan dla niej. Rozładaj się. Tylko muszę znaleźć to miejsce, wiecie, bo nie do końca wiem, w którym miejscu jest to, co chcę zrobić. Zlepany, to chodź tutaj jeszcze się zrób. Wagonia! Koleta! Czy poszłaś, Siku? Zdechnę lekko duchu. Ale mam głosika. Idź, kobieta, już. No. Dobrze, to widzimy się, jak zwykle na miejscu. Jak już znajdę tą parcelę, mam nadzieję. Dotarliśmy, kochani. Udało mi się znaleźć. Jest to salon urody i odnowy. Tak, bo chciałam tutaj zaszaleć. Zmienić troszkę swój styl, ale... Ale chciałam, żeby to było takie przypadkowe. A będzie przypadkowe w ogóle? Teraz się zastanawiam. Wydawało mi się, że tak, że oni to zrobią tak sami z siebie. Ale kurczę, zapomniałam, że ja mam te mody. Jak oni dadzą mój filozof modów, to będzie źle. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie, na pewno mi dadzą coś z modu. Myślałam, że oni włosy zmienią. Frostowo! Ups. To jednak nie... Okej. A... Czy ktoś mi zmieni fryzurę tutaj? Bez komentarza. A mogę jeszcze raz? Czekaj, może nie do niej. Nawet. Nie! Ja nie chcę!
baldrazo? ¿Jaminuksa? No, ja zmieniłam zdanie. Proszę pani, nie! No. W ogóle ona mi tnie włosy, a mi się robi makijaż. Kolabasze! Dobra, może nie zapijajmy Zebusi tak. Myślałam, że oni mi zmienią włosy. Ale widzę, że nie. Że nie kwatam się do tego. Wiesz co, Zebusia, idziemy stąd. A w ogóle brali za to kasę, bo nie założyłam. Biedna Zebusia. No, także tego. Tak. Coś ja mogę rzec. Wiecie, co bym poszła. Tu są ubrania. Tutaj gimnastyka jakaś. Czy tutaj będzie... Nie, ja bym chciała kupić jej telefon. Myślę, że w supercentrum elektronicznym będzie telefon. Bo ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Może wróćmy na przedmieście. O, ja wiem, gdzie pójdziemy. Zanim jeszcze telefon, to pójdziemy sobie... gdzie to jest? Do kasyna. Tak, idziemy do kasyna. Dobrze, jesteśmy na miejscu, kochani. Coś pusto jest. Kim ja tu mam grać? Halo? Dobra, idę na jakieś simy. Gdzie ona siądzie? Tu? Będziesz tu grała? Lolitka? Chodź grać. Chodź, może nie masz szczęścia w randkach ze mną, to może w miłości. A, liśnie. Chociaż patrząc teraz na twoją twarz, to nie masz szczęścia w niczym ze mną. Ja z nim. Dobra, mamy 4047. Zobaczymy, jak będzie. Trzeba to uwiecznić. Aha, Lapford! Czy wy widzicie tę twarz? Nie, po prostu kocham to, kocham to. I dalej mamy 407, halo! Coś ty zarabiasz na tym? Weźcie się rozkręćcie, bo ja tu muszę zaraz kończyć odcinek. A chcę jeszcze wrócić do domu. Chyba może jak skończymy, to coś nam skoczy. Dobra, do 23 i koniec. Zebuśka, bo... Coś ci nie idzie chyba. Chociaż ja nie wiem w sumie. Dobra. Plus 70 tylko? Marnie, marnie. Naprawdę marnie. Ja to nie wiem. To se goni. Z butelki. Już nie graj ty. Jeszcze się uzależnisz mi tutaj zaraz. Ogarnij. Polewa. Chodź tutaj, napij się i wracam do domu. To może się uda jeszcze zaprosić do twojego Juliana i pocisnę tą randkę marzeń. Nie gwarantuję, bo ostatnio mi też próbowałam zrobić na koniec odcinka i nie wyszło. Także no. To miała być butelka, he? Halo? Coś się chyba pomyliło. No to jedziemy do domu. Chociaż teraz masz po prostu idealny make-up na tą randkę marzeń Zebuśka. Po prostu Julian będzie zachwycony. Po prostu już nie mogę doczekać jego reakcji. Także widzimy się w domu. Dobrze, wróciliśmy sobie. Też w ogóle tam nie przyuważyłam. Aha, która godzina była. A umówiłyśmy się z Karą, że sobie zmieniamy czas na koniec i teraz nie będę wiedziała. W sumie teraz powinnam go zmienić, ale no nie wiem, jaka tam godzina była. Serio? Ewa! Ja po prostu nie mam pytań, moi drodzy, po prostu nie mam pytań. Nic mi nie wychodzi, ten jeszcze nie ma telefonu, w ogóle co to mam być, ja się pytam.
Jestem zła. Przypuśćmy, że tam była 23. Co najmniej była na pewno, bo byliśmy w tym kasynie i w ogóle to nam zeszło nam sporo czasu. Ale skoro mamy trochę kasy, to może wymienię jej prysznic. Skoro ranka mi nie wyszła, to chociaż... A już... Nie wiem, co ta gra... W ogóle, co ta gra sobie myśli? Się tak nie bawię. Muszę uważać, żeby z modów nic nie brać, to wiemy, może ten... Kibał. Troszkę jej ulepszymy sprzęciornie. Ta wanna by pasowała kolorkiem. Ale ile ona kosztuje? Nie, no wiecie co? To może ten też nic nie ma. Taki? A, niech się będzie. Też za tani nie był. To uwagę chyba mieliśmy, czy nie? Chyba musimy stawić sobie szafkę. Wow, tutaj szafek nie ma. Najwyżej wam to przyspieszę. Najwyżej. Chciałabym taką białą, po prostu zwykłą szafkę. O. Ten różowy blat tak tu pasuje, jak nie wiem, ale okej. Po prostu chcę dać tam umywalkę. To jest zwykła umywalka z gry? Okej, okay. Wydamy nam taką tanią. O, i lusterko, bo lusterka nie mamy. O, tak, już ładne. No kurczę, no nie pasuje mi tym do siebie, może zacznę od podłogi. Jakieś kafelki, domy inne. No ja tu mam pełno teraz modów, będzie mi ciężko coś ogarnąć. Może takie zwykłe białe? Tutaj przegniemy. Aha, bo mam te zamienniki. To chyba jest... Normalne, chyba. Teraz to już nie wiem. To jest ciężki odwrót do sklejenia. To jest chyba komplet, co? Nie wiem. Zebusia ma dziwny styl, powiem wam. Dobra. Tutaj wszystko mam z modu. Ciężko mi teraz będzie coś znaleźć w tych modach, więc chyba nie będę już tutaj dekorowała. Zostawimy to tak jak jest na razie. Aha, światło nie dałam, no tylko światło jeszcze. No, i mamy łazieneczkę. I kurczę. Tak, idźcie zrób siku. Idźcie spać. No, to by było na tyle, moi drodzy. Nic mi nie wychodzi w tej serii. Co chcę zrobić, to po prostu jakaś masakra. Ej, ktoś nawet dzwoni. Zdążymy odebrać? Chciałam jej kupić telefon. Chciałam jej zrobić nową fryzurę i makijaż. To nie wyszło. Randkę z synem chciałam na mieście. Też nie wyszło. W domu chciałam zaprosić tego Juliana. Też nie wyszło. Kasy nie chciałam zarobić. Kasy też tylko 70 simoleonów. Po prostu nic mi nie wychodzi, w dodatku gra mi się ścina. Ma
poza kraskiem ty gadasz z tą dziewczyną? A każ wie. Co ona od ciebie chce? Idź spać. Dobra, kochani, ja kończę odcinek, bo już mam strasznie długi, będę musiała coś powycinać, żeby w czasie się zmieścić. Także tak, ja wam dziękuję za uwagę. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Kolejny odcinek będzie na kanale u Karli, także zapraszam do niej serdecznie. Zobaczcie, jak ona cudownie wygląda. I tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami. Do usłyszenia i pa, pa! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.